Jeżeli chodzi o wskaźniki dzietności i jeżeli chodzi o liczbę urodzeń, to jest źle. Poniżej 300 tysięcy urodzeń no jest tutaj negatywnym zaskoczeniem. 30% kobiet w wieku tam, około 40 lat, do 30% kobiet nie ma dzieci, jest bezdzietna. No zmiany kulturowe są naprawdę tutaj olbrzymim takim czynnikiem wpływającym na to, czy chcemy mieć, czy nie chcemy mieć dziecka. Jak chcemy mieć dzieci, to musimy mieć związek. No jak my w tej chwili na przykład definiujemy sukces w Polsce? Sukces kariera. w Polsce, kariera. Jak ktoś ma czwórkę bądź piątkę dzieci, no to patologia. Ja akurat mam pięcioro dzieci, rzeczywiście. Praktycznie na każdym kontynencie najwięcej znaczy ten kraj, który ma najwięcej ludzi. Element takiego właśnie, takiej nakręcającej się spirali tej niskiej dzietności. On jest bardzo niebezpieczny. My jesteśmy między Rosją a Niemcami, w takim burzliwej części jednak świata. O naszym tak naprawdę przyszłości, bezpieczeństwie też decyduje demografia. Nie wstydzę się tego, że jestem katolikiem, nie wstydzę się Jezusa. Witajcie na przekanale. Dziś z nami Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, były wiceminister rodziny, ekspert do spraw polityki społecznej. Kłaniam się, dziękuję, że przyjął Pan za nasze zaproszenie. Dzień dobry, witam serdecznie. I gratuluję debiutu przekanału już od jakiegoś czasu. No i tej zacnej misji. Bardzo dziękujemy, rozwijamy się, staramy się produkować, tworzyć wartościowe treści. Mam nadzieję, że dla naszych widzów także i taka ta rozmowa będzie wartościowa, a temat naprawdę bardzo ważny. Mało się o tym mówi, mam wrażenie, w tak zwanych mainstreamowych, dużych mediach. Chodzi o demografię. Jest źle, jest bardzo źle. No i pytanie do Pana: jak bardzo jest źle w Polsce, jeśli chodzi o dzietność? No, rzeczywiście jest tak, że jeżeli spoglądamy sobie na mapę wyzwań, jakie są przed Polską, to ja stawiam taką tezę, zresztą też napisałem taki dość spory tekst do rzeczy wspólnej, że demografia jest jednym z czterech najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską. i to jest wyzwanie, jeżeli coś z tym nie zrobimy, albo nie będzie poprawy, albo generalnie jakoś nie zaadresujemy tego tematu, no, które może być naprawdę bardzo dużym hamulcowym naszego rozwoju. No, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się rozwijamy, że coraz lepiej, natomiast rzeczywiście, jeżeli... Nie pochylimy się nad tą demografią. Podobnie mówię o czterech wyzwaniach, bo mówię też o nowoczesnej gospodarce, o bezpieczeństwie wewnętrznym i zewnętrznym i o sprawnym państwie. To są takie, powiedzmy, mapa tych czterech rzeczy. Demografia jest jedną z nich. No i rzeczywiście, tutaj te dane, które mamy ostatnimi czasy, mówią nam o tym, że jeżeli chodzi o wskaźniki dzietności i jeżeli chodzi o liczbę urodzeń, to jest źle, ale żeby nie było też tak całkowicie czarno. Mamy na przykład, jeżeli chodzi o demografię, musimy spoglądać całościowo. Mamy na przykład no, bardzo dobre doświadczenia z imigrantami, z, przede wszystkim z Ukrainy, którzy zas, nasycają nasz rynek pracy i przyjeżdżają do Polski i świetnie się integrują. Więc powiedzmy sobie, że rzeczywiście z urodzeniami jest bardzo źle, ale jeżeli chodzi o tą drugą nogę, jeżeli spoglądamy na demografię, czyli właśnie kwestie związane z imigracją, to jest już inny obraz. Polska po 200 latach de facto dostarczania ludzi stała się krajem imigracyjnym, czyli przyciągamy ludzi, to jest, to świadczy też o atrakcyjności Polski. No i jeżeli mówimy o trzeciej nodze takiej demograficznej, czyli o repatriacji, ale tak szeroko rozumianej, wrócimy jeszcze do tego, no to też nie jest tak najgorzej. Polacy przestali emigrować z Polski, wyjeżdżać, a sporo Polaków do Polski wraca. No tak, no bo obok demografii często jest tam migracja, także ta wewnętrzna, bo mamy bardzo dużo Dużo gmin, na przykład gmina Kleszczele w województwie podlaskim, tuż przy granicy z Białorusią, która w ciągu dwóch dekad uszczupliła się o 30%, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Tam żyje 2100 osób i w ostatnim roku urodziło się czworo dzieci. No zgoda, ściana wschodnia rzeczywiście to ona jest najbardziej dotknięta tymi zmianami demograficznymi, tym odpływem ludzi, emigracją też na zachód, no są takie miejsca rzeczywiście na ścianie wschodniej, które są tradycyjnie de facto dostarczycielami ludzi, na przykład, nie wiem, do Belgii. Ale żebyśmy uporządkowali sprawę, jeżeli mówimy generalnie o bo ktoś może powiedzieć, ale po co nam właściwie tyle Polaków? No, za, za dużo ich jest. Ekologia będzie, będzie mniej śladu węglowego, jak nie będzie ludzi, albo będzie wyższe PKB na głowę. Otóż my leżymy akurat w takiej części świata, gdzie ta demografia decyduje tak naprawdę o naszym losie, to znaczy, generalnie liczebność populacji i też struktura populacji, czyli czy nie jest to na przykład bardzo starzejące się społeczeństwo, decyduje też o sile. Nasze, naszej wspólnoty, siły naszego narodu, no budujemy na przykład teraz, chcemy zbudować 300-tysięczną armię. Nie zbudujemy 300-tysięcznej armii bez zasobu demograficznego, a jak nie zbudujemy tej 300-tysięcznej armii, to nie będziemy zdolni, e, czy też będziemy mniej zdolni do odstraszania Rosji, żeby e, e, no po prostu najzwyczajniej w świecie e, była agresywna w stosunku do nas, więc to jest nasze być albo nie być. To nie jest tylko i wyłącznie mówienie, a bo tutaj będzie nas więcej, będzie nas mniej, to jest w ogóle obojętne. I jeżeli spoglądamy na tą całą mapę tej demografii, to my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ważne jest to, ile nas jest tak naprawdę na koniec dnia. Nie? No była ta historia związana jeszcze, ja to dobrze pamiętam, pan redaktor trochę mniej z taką y, 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 pogonią za tym, żeby było 40 milionów Polaków. My rzeczywiście tam, 80., jeszcze lata. Taki w PRL-u się pojawił, taki, taki slogan też 40 milionów Polaków. Nas jest w tej chwili już trochę poniżej 38 milionów, ale doliczając tych imigrantów, to pewnie w okolicach 39 nad Wisłą. I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że jeżeli nas jest dużo, więcej, to też mamy większą siłę. I też co do zasady lepiej się rozwijamy, szybciej się rozwijamy. Jak ktoś powie, że dama będzie nas za dużo i będzie za duża gęstość, to wystarczy spojrzeć na naszą zachodnią granicę. Niemcy mają powierzchnię mniej więcej o 15% większą od Polski, a na ich terytorium mieszka 82 miliony ludzi i są potęgą rzeczywiście gospodarczą trzecią świata. I nikt nie mówi o tym, że, jest że są przeludnione. Już nie mówiąc o takich krajach, na przykład jak Wietnam, gdzie na podobnym terytorium jak my mieszka 100 milionów, 100 milionów ludzi, czy Japonia, w której mieszka 124 miliony ludzi, na terytorium też niewiele większym od, od Polski. Więc pomieścimy się, dla wszystkich starczy miejsca, a to, żeby było nas dużo. Albo przynajmniej, żebyśmy się nie zwijali demograficznie, bo te prognozy, które pokazuje GUS, nam pokazują, że mogą, może nas być nawet, nie wiem, 32 miliony za 40 lat. To jest bardzo ważny taki akcjonat. Chcę na początku powiedzieć, ważne jest to, żeby nas było dużo, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, ważne jest to, żeby struktura ta demograficzna, no żebyśmy się po prostu nie zestarzeli mhm. tak bardzo, że no, będziemy mieć problem z. Utrzymywaniem tych starszych pokoleń. Oczywiście z pełnym szacunkiem dla starszych pokoleń, sam zaraz czy z, y, y, nim będę, ale rzeczywiście jest tak, że ta struktura też jest ważna. O tej recepcie, co zrobić, żeby nas było dużo, żeby, żeby młodych Polaków rodziło się więcej, to, to za chwilę, ale chciałbym jeszcze zatrzymać się na tej diagnozie. Żebyśmy ocenili, w którym momencie jesteśmy, jak sytuacja się klaruje na dzień dzisiejszy. Bo w ubiegłym roku ten wskaźnik dzietności, no to jest taki. Pomiar, no, żeby porównać się do, do innych, tak? wskazać miejsce, w którym jesteśmy, wyniósł 1,17, tak, czyli ten poziom zastępowalności pokoleń to jest 2,1, 2,15, tak się to, to ocenia. No nie jest tak źle jak na przykład w Korei Południowej, gdzie jest ten, ten, ten poziom na poziomie 0,6-0,7, no to to jest fatalne, to jest trzy, trzykrotnie poniżej tego poziomu, no ale my jesteśmy prawie na poziomie Dwukrotności poniżej, dwa razy mniej niż, niż, niż ten współczynnik zastępowalności e, pokoleń e, 1,17. E, no, najmniej się rodzi dzieci od, od II wojny światowej. To, że będzie się najmniej rodzić dzieci od II wojny światowej, to mniej więcej wiedzieliśmy już od, od, od kilku czy kilkunastu lat. Takie są prognozy. No wiemy, ile się urodziło dzie dzieci wcześniej, wiemy, ile jest kobiet w wieku tak zwanym rozrodczym, wiemy, ludzie, ilu ludzi wyemigrowało, więc wiedzieliśmy, że nasza liczebność yy, czy liczba rodzących się dzieci z roku na rok będzie maleć, ale rzeczywiście. Ta liczba, która pojawiła się w roku 2022-2023, czyli poniżej 300 tysięcy urodzeń, no jest tutaj negatywnym zaskoczeniem. Wskaźnik dzietności, żebyśmy uporządkowali, to jest taka miara, która mówi nam, ile taka statystyczna kobieta, jakby, jakby jeżeli byśmy zamrozili, zamrozili obecny stan, urodzi dzieci w ciągu swojego życia. Taka statystyczna kobieta w wieku rozrodczym, to się definiuje między 15 a 49 lat. No i jak Pan redaktor był łaskaw wspomnieć, że jeżeli my mówimy o wskaźniku dzietności 15, 1,16 za ubiegły rok, to oznacza, że 100 kobiet urodzi 115, 115 dzieci, a uwaga, rzeczywiście w Korei. A w Seulu jest zwłaszcza, bo w Seulu ten wskaźnik to jest już 0,6, oznacza, że 100 kobiet urodzi zaledwie 60 dzieci. Czyli kobieta jedna nie urodzi nawet jednego dziecka. W cudzysłowie, powiedzmy sobie, urodzi pół dziecka. Czyli dwie kobiety urodzą jedno dziecko. No to już są rzeczywiście statystyki zastraszające. I w ogóle cała Azja Południowo-Wschodnia ma z tym olbrzymi, gigantyczny problem, łącznie z Chinami, który wskaźnik dzietności wynosi w tej chwili 1,02. Podobnie na na Tajwanie, podobnie w Hongkongu, podobnie w Japonii, to, jest, to, są też, to są też wyzwania. Natomiast rzeczywiście jest tak, że możemy sobie powiedzieć, że no tutaj jakieś dzwony alarmowe nam biją, jeżeli chodzi o ten wskaźnik dzietności i kurczenie się populacji. Kurczenie się populacji, spadliśmy właśnie poniżej tych 38%. Milionów obywateli, to wynika z raportu Pytanie, czy te dzwony wóz... biją, czy one są już tak wyeksploatowane od tego bicia na alarm, że już mało co funkcjonują, bo mam wrażenie, że o demografii mówimy od paru dobrych lat w takim naprawdę alarmistycznym tonie, no i no i tak mówimy sobie. No, a to no się... nie, to, to nie, nie można powiedzieć, że tylko sobie mówimy, bo rzeczywiście ta polityka, zwłaszcza ostatnich tam powiedzmy dekady, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o narzędzia wdrażane, jeszcze pewnie o tym porozmawiamy. By podnieść ten wskaźnik dzietności, no naprawdę to jest duża zmiana, naprawdę duża zmiana. Pierwsza znaczy, z Nie chodzi o politykę jak najbardziej, tylko jeśli chodzi o dane. No tak, tylko że tutaj musimy zaraz wejść jeszcze pewnie w przyczyny tej niskiej dzietności. Natomiast na przykład. Pierwsza z brzegu liczba. W 2014 roku wydawaliśmy na politykę rodzinną rząd wielkości 1,8% naszego PKB. W tej chwili wydajemy 3,5% naszego PKB. W 2015 roku mieliśmy w Polsce 84 tysiące miejsc opieki nad małym dzieckiem, czyli w tym wieku do 3 lat, co demografowie wskazywali też wielokrotnie jako element blokujący rodzenie się dzieci. Dzisiaj tych miejsc opieki jest 250 tysięcy. Ale to nie Ona... oznacza, że jest jakoś super. Ja jestem. Ceteris pochodzę... paribus, pytanie, co by się stało, gdybyśmy wiadomo. nie wprowadzili tak, tej tak. polityki na rzecz rodzin? Bo tego nikt nie wie, panie dyrektorze. każdy, kto w tej chwili na przykład mówi, o po co nam było 500 plusa, a miało być tyle dzieci? Pewnie ale druga strona, gorzej, to ale druga strona jest taka, nikt tak naprawdę nie jest wskazać, co by było, gdyby nie było tych odważnych polityk A jeszcze społecznych. Skończę myśl, bo ja pochodzę z ostrowca świętokrzyskiego w mieście, w którym obecnie nie ma żadnego publicznego żłobka. 70 e parę tysięcy. Szkoda, ale mam nadzieję, że w tym momencie władze ostrowca świętokrzyskiego zacnego miasta zdecydują się na to, żeby skorzystać jednak z tego malucha plus tego programu, który daje Gminom, de facto możliwość wybudowania takiego żłobka. No, w cudzysłowie niemal że. Bezkosztowo albo w jakimś stopniu bardzo dużym, bo za każde stworzone miejsce, w tej chwili to jest wpadło dofinansowanie rzędu 50 tysięcy złotych, za każde stworzone miejsce. Czyli innymi słowy, jak ktoś tworzy 100, żłobek na 100 miejsc, to taka gmina może otrzymać 5 milionów złotych. I trochę mnie pan zaskoczył, że akurat w Ostrowcu nie ma. Też byłem nie, zaskoczony, ale to ostatnio weryfikowałem ze swoją rodziną i przyjaciółmi i rzeczywiście tak jest. To no, zgoda. Tych plam białych na, na, na mapie Polski. Jak ja pamiętam w 2015, jak przyszedłem do Ministerstwa Rodziny, no było naprawdę ogrom, może z 2,5 tysiąca gmin, z tego co dobrze pamiętam, chyba 1800 nie miało żadnego miejsca opieki. W tej chwili, no dzięki też tej polityce, ta liczba zmalała do kilkuset gmin, a powiem uczciwie, że raczej myślałem że już o bardzo małych gminach, a nie o tak dużej, jakim jest no spore, Ostrowiec Świętokrzyskie Spore miasto, chociaż wciąż uznawane za oczywiście średnie. Wiemy, że sy sytuacja jest trudna. Wiemy, że są jeszcze kraje w, w, w Azji, gdzie jest jeszcze gorzej, ale jak wypadamy na tle demograficznym, jeśli chodzi o, o naszych sąsiadów, jeśli chodzi o Europę? No to właśnie, jeżeli spoglądamy na na te trendy ogólnoświatowe, to możemy sobie powiedzieć, że właściwie cały świat zaciągnął hamulec ręczny, jeżeli chodzi o kwestię wskaźnika dzietności. To jest rzeczywiście oszałamiająca zmiana, bo jeszcze pamiętamy, w 70 latach były ten raport słynny klubu rzymskiego, który mówił, że światu grozi przeludnienie, że skończą się zasoby. I że będzie wojna wszystkich ze wszystkimi, a eksplozja demograficzna doprowadzi do katastrofy i kryzysu. Nic z tych rzeczy. Wskaźnik dzietności właściwie poza Afryką subsaharyjską na całym świecie nie wypełnia tego, o czym pan wspomniał, i co jeszcze do czego warto wrócić, czyli tego prostego zastępowalności prostej zastępowalności pokoleń. Jak mówimy o prostej zastępowalności, to mówimy o tym, że ten wskaźnik, o którym wspominaliśmy, powinien wynosić 2,1, czyli każda kobieta w cudzysłowie powinna urodzić dwoje. Ponad dwoje dzieci, żeby nie kurczyć się, żeby się populacja nie kurczyła demograficznie. W tej chwili, jak spoglądamy na mapę świata, no to tak jak wspomnieliśmy sobie, Azja, tam gdzie najludniej, nawet Indie w tej chwili już wskaźnik dzietności poniżej dwóch. E, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, w Stanach to jest tam 1,6, no ale to też jest poniżej. Oni też dużo ludzi importują, e, e, polityka imigracyjna. Europa również, e, wskaźniki dzietności we Francji, duża debata e, spadł poniżej 1,8, jest w okolicach 1,6. Cała Europa Południowa, Włochy, Hiszpania bardzo niskie wskaźniki 1,2, 1,1, 1,3. Yy, yy, więc Polska, jakby, jest w tym trendzie. Yy, 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 to, co wyróżnia rzeczywiście, jeżeli chodzi jeszcze o te wskaźniki dzietności, te kraje takie na najbardziej wyróżniającym się to jest Izrael, bo to jest bardzo wysoko rozwinięty kraj, wysokotechnologiczny, zamożny i drogi, i tam wskaźnik dzietności oscyluje wokół trzech, yy, ponad 2,5. i pół no Mongolia to też jest ciekawy przykład, bo, 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 bo po drugiej stronie Mongolia wewnętrzna chińska, tam wskaźnik dzietności jeden z kawałkiem, a w Mongolii 2,5 ponad. Natomiast co do zasady cały, cały świat hamuje i te no, prognozy o tym, że świat się przeludni, w Dwa lata temu w pękło nam 8 miliardów ludzi na świecie. Prognozy mówią o tym, że dojdziemy być może jeszcze do 9-10 miliardów i później zaczniemy się demograficznie kurczyć. W związku z tym, to co nas czeka, to jest wojna o zasoby, de facto wojna o ludzi, bo. To rzeczywiście, z czym będą borykać się, zwłaszcza wysoko rozwinięte gospodarki, to będzie rzeczywiście brak rąk do pracy. Wracając do ojczyzny, do kraju. Dlaczego zaciągnęliśmy ten hamulec? Jakie są główne, podstawowe przyczyny? Wiadomo, że jest ich pewnie z kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt, gdyby je albo nie wymienić kilkaset, wszystkie ta. albo jeszcze więcej. Ale postaramy Ale się to uporządkować. Takie najważniejsze na początek. Ja, ja mówię o pięciu podstawowych rzeczach, które determinują nam ten wskaźnik dzietności. Z grubsza szybko je wymieniając. No pierwszy to jest ten ogólno, ogólnoświatowy trend, w którym my też jesteśmy, wpisujemy się. To, co demografowie w literaturze przedmiotu nazywa się tak zwanym drugim przejściem demograficznym. Przejdziemy sobie i wrócimy jeszcze do tego, jeśli pan redaktor pozwoli. Druga kwestia, absolutny brak, znaczy podcięcie poczucia bezpieczeństwa Polaków po. Od który mamy do czynienia od 3-4 lat już, czyli najpierw COVID, później jak wychodziliśmy już z COVID-u wojna, później gigantyczne napięcie związane z inflacją, z kryzysem energetycznym i takie poczucie braku bezpieczeństwa, czy ta wojna przyjdzie do nas, więc to jest drugi element. Trzeci element zmiany kulturowe bardzo istotne, indywidualizm, workizm, kwestie związane z tym, czy dzieci i rodzina jest wartością, kariera zawodowa, Piąta, czwarta rzecz, przepraszam, relacje, no, żeby były dzieci, muszą powstawać związki, żeby powstawały związki, ludzie muszą się ze sobą porozumiewać. Chcieliście chcieli w ogóle być w takim związku? Być ze sobą, dokładnie. Tutaj wyskakuje nam niesamowita historia związana z bardzo wysoką w Polsce bezdzietnością, zbliżającą się w rocznikach 80. do 30%. Nie pan sobie wyobrazi, że 30% kobiet w wieku tam. W tej chwili około 40 lat, do 30% kobiet nie ma dzieci, jest bezdzietna. To jest niesamowita historia. No i wreszcie piąta rzecz, o której. O której to jest taka klasyka, czyli te szeroko rozumiane bariery społeczne, ekonomiczne, czyli właśnie wsparcie finansowe rodzin, usługi dla rodzin, kwestia rynku pracy, i to jest ten element mieszkań, i to jest ten piąty element, który. W jakiś sposób determinuje, determinuje nam tutaj te wskaźniki urodzeń. Czy kwestie zdrowotne mieszczą się w tej pierwszej piątce, czy to są jeszcze niższe pozycje? Tak, kwestie zdrowotne są, są oczywiście też w tej, w tej piątce. To jest kwestia właśnie też zmian kulturowych, ale też kwestia tam i kwestii właśnie zdrowia prokreacyjnego, możliwości tego, żeby dzieci posiadać, ale no co do zasady, one wydaje się, że nie są taką główną determinantą, tylko że jedno bardzo ważne, zastrze jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Jeszcze sobie przejdziemy przez te, te pięć, pięć powodów, dla których rodzi się w Polsce mało dzieci. To jest gigantyczna macierz zmiennych. To znaczy, to nie, nie jest coś takiego, że na przykład, jak, nie wiem, naciśniemy jakiś magiczny przycisk, nie wiem, i zrobimy kwestię uporządkujemy kwestie mieszkań, albo, nie wiem, podniesiemy jeszcze bardziej kwestie świadczeń rodzinnych, albo, nie wiem, będziemy finansować in vitro, albo zakażemy rozwodów. To, to w cudzysłowie oczywiście. To w tym momencie ta dzietność nam skoczy o, o jakiś tam procent. To jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana, skomplikowany proces i to jest bardzo duża macierz zmiennych. Mm -hmm. No dobrze, to pomówmy o tej kwestii finansowej, społeczno-ekonomicznej, powiedzmy, bo no, wydaje się, że jednak po, jako Polacy, jako społeczeństwo, stajemy się społeczeństwem bardziej zamożnym, że, że ta na przykład, nie wiem, bezrobocie jest niskie, że nie wiem, średnia pensja rośnie. No wiadomo, że inflacja ostatnio wręcz nawet. Niedawno galopująca, tak, tak była nazywana, i to mogło niepokój wprowadzić w finanse domowe. No ale jednak się chyba bogacimy jako społeczeństwo. Absolutnie tak. Tylko, że tutaj, bo to często jest taki właśnie eksperyment myślowy, czy ludzie mówią, a to w latach 80. był stan wojenny w 83. roku. 720 tysięcy urodzeń. W ubiegłym roku 270 tysięcy urodzeń. No to jak to jest, że przecież wtedy Polacy stali w kolejkach, ledwo co mieli na chleb. No tak, ale jest wyżsi niż demograficzne. No po pierwsze, to że króć. było to echo wyżu demograficznego, ale po drugie pamiętajmy o tym, że. My zawsze patrzymy na swoją rzeczywistość z perspektywy tego, co nas oczacza. I my, jako Polacy, mamy o wiele już wyższe aspiracje niż wtedy Polacy. No wtedy szczytem szczęścia było to, żeby w ogóle mieć mieszkanie, tak? A już jak było w tym mieszkaniu osobny pokój i sypialnia dla jednego i drugiego dziecka, to było w ogóle no, komfortowo. W tej chwili raczej Polacy, czy w jakiejś tam większości, w jakiejś tam części, myślą o tym, że oprócz tego, że chcą wygodniej, dobrze żyć, jeździć na Lokację, to nie jest zarzut, to tak czyli, po czyli prostu ten, jest. Czyli ten rozwój, o którym wspomniałem, spowodował, że, te, że ta ocena sytuacji, kiedy jesteśmy przygotowani na, na, na to, żeby mieć dziecko, w kompletnie się zmieniła. To jest wiecznie oddalający się horyzont, to znaczy na takiej zasadzie, że to nie jest wpisane gdzieś tak jak dziesięć przykazań, że wtedy jak już będziemy... Mieli to, to, to i to, to się zdecydujemy na, na dziecko, tylko to jest kwestia aspiracji, przede wszystkim wynikających z tego, że obserwujemy wokół rzeczywistość, też aspirujemy do tego, żeby żyć no, jak na przysłowiowym w cudzysłowie zachodzie. W związku z tym my pamiętajmy o tym, że jeżeli badamy te zjawiska społeczne, to musimy pamiętać o tym, że ludzie generalnie myślą kategoriami tymi, że obserwują rzeczywistość wokół i mówią aspiracyjnie, my też chcemy w ten sposób żyć. Ale gdybyśmy jeszcze wrócili do tych pięciu przyczyn, bo mam wrażenie, żeby, żeby, że, że, że mogą nasi widzowie tutaj trochę w niedosycie zostać, to krótko, żebyśmy je przeszli, jeśli pan redaktor Oczywiście. pozwoli. Czyli pierwsza rzecz, no, to jest, toczy nas ten walec, który toczy cały świat. Czyli generalnie drugie przejście demograficzne. Ono polega na tym, że rodzi dzieci się mniej co do zasady, bo dzieci nie są już zabezpieczeniem nie wiem, na przyszłość rodziców. Dzieci tak często nie umierają, praktycznie w tej chwili te wskaźniki są bardzo niewielkie. W związku z tym też nie trzeba tych dzieci mieć dużo, żeby mieć gwarancję, że jakaś część z nich przeżyje. Liczy się bardziej jakość tych dzieci, nie liczba tych dzieci. W związku z tym to jest element miarę rozwoju cywilizacyjnego, po prostu taki, taka zależność zachodzi, i Polska tutaj nie jest wyjątkiem. Wspominaliśmy o tym, co dzieje się w, kraju, w Azji, w Ameryce Południowej, Północnej. To są kraje, znaczy to są, to, są, to, to po prostu on dotyka generalnie, globalnie w miarę też bogacenia się i, i wzrostu cywilizacyjnego. Dotyka to de facto wszystkich społeczeństw. Więc tu mamy generalnie, no jakby ten walec, który nas też gdzieś tam. Dotyka. Druga rzecz, o której wspomniałem, to jest bardzo ważne, bo żebyśmy też w tych alarmistycznych tonach nie popadali no, w jakąś taką kompletną już bez defetyzm. Mhm. Tak, że no już wreszcie nic się nie da zrobić. Wymieramy. Wymieramy, umrzemy i tak dalej. Naprawdę te cztery ostatnie lata, nie wiem jak pana redaktora doświadczenie, ale ja wierzę, że ludzie w Polsce są świetni, racjonalni i to jest świetny naród, ale naprawdę racjonalnie, no to jest po prostu jazda bez trzymanki, roller coaster. Zwłaszcza dla tego pokolenia, które jest w tej chwili w tym szczycie rozrodczym. No bo jeżeli spoglądamy sobie na historię, no to mówimy o tym, że to są ludzie urodzeni w latach 90., tak? Może końcówka 80. I oni generalnie byli przyzwyczajeni do tego, że jest tylko lepiej. I nie było żadnych traum. Wchodziliśmy do Unii, do NATO, było, miało być tylko lepiej, tak? Już nie wspomnę o końcu historii przewidywanym, natomiast rzeczywiście było tylko lepiej. I pierwszy raz ci, ci młodzi ludzie zobaczyli, nagle... czym jest inflacja, bo starsze roczniki wiedzą, czym Ale jest inflacja. Ale panie redaktorze, nie tylko inflacja. Nagle przyszedł COVID, wszystko zamknięte. Nie wiadomo, czy się dostanę do lekarza, nie wiadomo, czy szpital mnie przyjmie, jak będę, będę w ciąży. Nie wiadomo w ogóle, co zrobić. Tak? Dwa, wychodzimy ledwo co z tego covid turbulencje gigantyczne, przychodzi wojna. Rzecz w ogóle niewyobrażalna, nawet dla mnie, nawet dla mojego pokolenia, które ma świeżo w pamięci jednego powieści dziadków z tym związane, tak? Czyli przychodzi wojna i zagrożenie tym, kurczę, a tak jak do nas też wejdą? Wojna jakoś tam zaczyna nam się powoli, w miarę ten przychodzi po prostu straszenie, też tutaj. No media się też do tego, akurat, czy politycy też ówczesnej opozycji nie, nie, nie przyłożyli do tego gigantyczne. No zaraz po prostu zbankrutujemy, inflacja naraz 25% będzie, po prostu urwie nam się z. Chleb po 10 zł. Tak, chleb po 10 zł, jak w Argentynie, będzie przez lata następne, tak. To samo z kryzysem energetycznym, czyli ceny rosną, a tutaj u nas się opowiada o tym, że będziecie zaraz rachunki płacić. To dobra interwencja rządu, który rzeczywiście przytrzymał te rachunki, rachunki będziecie płacić takie, że w ogóle tylko was będzie na prąd stać, na nic więcej. Tak? Więc naprawdę ten drugi element tej niepewności gigantycznej, trzeba brać pod uwagę, analizując to, co dzieje się teraz. Czy to, co dzieje się w 2023 roku, czyli. Ludzie, którzy w 22, przełom 22, 23 mieli decydować się, czy nie mieli się decydować na potomstwo, żyli w takim gigantycznym napięciu i w takim świecie, który co więcej był dla nich zupełnie nowym, a po drugie było to dla nich... Było to dla nich permanentna, permanentny stan niepewności i zaskoczenia. W związku z tym to naprawdę trzeba brać pod uwagę. Idąc do trzeciego czynnika, czyli zmiany kulturowe, to też Pan o tym wspominał, trochę zahaczyliśmy. No zmiany kulturowe są naprawdę tutaj olbrzymim, olbrzymim takim czynnikiem wpływającym na to, czy, czy chcemy mieć, czy nie chcemy mieć dziecka. No jak my w tej chwili na przykład definiujemy sukces? W Polsce. Sukces kariera. w Polsce: kariera. To jest ten, to napięcie pomiędzy światem pracy, a napięcie między światem e, e, rodzinnym. Jak mówimy o kobietach, które decydują się na to, żeby zostać i pracować, uwaga, w domu, pracować, bo ja świadomie u, u, używam takiego sformułowania, no to siedzą w domu. Siedzą w domu. Nie robię. Nie robię. Czasami, no, po, jak ktoś ma czwórkę bądź piątkę dzieci, no to y, 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 patologia. A pan ma piątkę. Ja akurat mam pięcioro dzieci rzeczywiście. I te zmiany kulturowe też polegające na odejściu od tradycji, odejściu od wartości. Konsumpcjonizm. No jaki jest przekaz czy jaka jest stereotyp człowieka sukcesu. Wynikający, nie wiem, z jakichś tam powiedzmy seriali telewizyjnych, tak? No to jest singiel mieszkający w ładnym miejscu, no i wiecznie się bawiący, tak? To znaczy generalnie wymieniający partnerki. I te zmiany kulturowe naprawdę są, zachodzą. I to też, to też żeby była jasność, znaczy ja nie mówię, ja tego nie potępiam i nie mówię o tym, że to jest tylko i wyłącznie źle. Po prostu trzeba się z tym oswoić, czas się z tym pogodzić i trzeba generalnie zacząć myśleć takimi kategoriami, żeby właśnie promować modę na rodzinę, żeby rodzina jest wartością, że rodzina jest też to, co Czesi na przykład mają, mimo tego, że są zaświadczonym społeczeństwem, jak istniał jeszcze Instytut Pokolenia, to jest taka zacna instytucja, którą, która została nie wiadomo dlaczego zlikwidowana teraz przez obecny rząd. Ja tam byłem akurat szefem Rady Naukowej to wydaliśmy taki raport o czeskim sukcesie demograficznym, i tam wynikało z niego, że Czesi na przykład uważają, że powinnością wobec wspólnoty, powinnością wobec narodu i państwa jest to, żeby właśnie Dzieci mieć. U nas bardziej to się, to się generalnie ogniskuje wokół właśnie kariery zawodowej, że, no, że to jeżeli jest, osiągnę sukces, to. Więc te zmiany kulturowe rzeczywiście na, następują i one są bardzo istotne, i wydaje się, że, że tutaj rzeczywiście to jest jeden z tych elementów. Już idąc w, w kierunku czwartego i piątego, kwestia relacji. To jest też niesamowicie y, 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 ważna historia. Mówiliśmy o tej bezdzietności, mówiliśmy o tym, że może nawet 30% kobiet urodzonych w latach 80. nie ma dzieci. I to też wpływa nam bardzo wyraźnie na ten wskaźnik dzietności, tak? bo te, które mają kobiety dzieci, to mogą nawet mieć dwoje, ale jeżeli mówimy o 25% kobiet, które w ogóle nie mają dzieci, no to ten wskaźnik dzietności nam y, 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 bardzo mocno zjeżdża. W dół i w związku z tym my musimy nie myśleć kategoriami tego, co się dzieje, że tych dzieci nie ma, że, bo, bo jest, problem, jest problem też tych związków. Tak? On wynika po, po części z takich strukturalnych rzeczy. Kobiety są na przykład o wiele lepiej wykształcone. 51% kobiet w wieku 25-39 lat ma wyższe wykształcenie, 31% mężczyzn ma wyższe wykształcenie. Więc oni się mogą nie spotykać w znaczeniu oczekiwań. Geograficznie też się mogą nie spotykać, bo kobiety częściej emigrują do wielkich miast, do wielkich aglomeracji. Nieprzypadkowo mamy na przykład te programy Rolnik Szuka Żony, tak? bo to jest rzeczywiście realny problem. Relacji wynikających z, trochę z kryzysu męskości, z nadmiernego używania elektroniki, pornografii przez mężczyzn, z. Takich dość szybkich decyzji o rozwodach, separacjach, o komunikacji pomiędzy, pomiędzy partnerami. Więc to jest naprawdę duży, duży problem, który też się coraz częściej pojawia i wybija, no bo jak chcemy mieć dzieci, to musimy mieć związek, i to jest rzeczywiście duży problem. Skracając, ta, ta piąta część, o której. Cały czas myśleliśmy tak bardzo klasycznie, nie? Ja sam, jak przychodziłem do Ministerstwa Rodziny w 2015 roku, to te badania, które znałem, te raporty, analizy podpowiadały, że główną barierą dla Polaków w tym, żeby decydowali się na potomstwo są takie obiektywne czynniki, takie powiedzmy natury społeczno-ekonomicznej. Tak? Bo jak Pola, Pola, Cebos się pytał Polaków, o dlaczego wy nie macie... Nie, najpierw się pytał, ile chcecie mieć dzieci? On mówi, ponad dwoje. Pomijając, czy to jest na pewno deklaratywne, czy nie, ale później okazywało się, że mają... Prawie połowę z tego. I Później pytała, dlaczego nie macie dzieci? No to w tych badaniach wiecznie było, a bo boimy się o swoją ekonomiczną przyszłość. tak? Wynagrodzenia, czy pogodzimy pracę z, z, z życiem zawodowym, przepraszam, rodzinę z życiem zawodowym. I w związku z tym taka była odpowiedź, między innymi 500+, plus jest tego emanacją, żeby zmniejszyć tutaj te lęki. tak? I w tej, w tej piątej kategorii no mamy taki klasyczny, Czworokąt, czyli mówimy o wsparciu finansowym, o usługach dla rodzin, tutaj bardzo ważny element mieszkaniowy, o rynku pracy, tu bardzo ważny też element takiej elastyczności pracy, które oczekują i o kwestiach właśnie edukacji i wartości, więc jak przeglądamy sobie te, te, te całe pięć, no to możemy powiedzieć, że w tych pięciu obszarach, Tkwi odpowiedź, no i pan redaktor zapyta mnie, no ale dobra, ale który zaraz jest, który jest najważniejszy i co zrobić, i na które sznurki pociągnąć? To zależy. No właśnie, i tu jest problem taki, że właściwie ja uczciwie powiem po pierwsze, że tego nie wiem, po drugie, nie wiem, czy ktokolwiek to wie, dlatego że tych zmiennych jest tak dużo. Y że nie wiemy tak naprawdę, czy to właśnie ten drugi element tego covid to on wpłynął i tego, tej niepewności, i wojny wpłynął najbardziej na to, że tych dzieci się w Polsce robi rodzi mniej, czy to jest element te, tej zmiany kulturowej, a być może relacji, a być może oczekiwań związanych z mieszkaniami i rosnących bardzo cen nieruchomości i ambicji, żeby jednak mieszkać lepiej. I yy, yy, nie ma czegoś takiego, że jak, spo, jak spoglądamy na tych pięć dużych faktorów, to że one są bardzo równe. Tak? To znaczy, że każdy z nich waży po 20%. Ja nie ośmielę się powiedzieć, ile z nich każdy waży, natomiast na pewno, na pewno ośmielę się powiedzieć, że w tych pięciu mieści się ten, ta próba znalezienia diagnozy, no, co się dzieje. Że, że Polacy tych dzieci mają rzeczywiście mało, ale też, żebym uczciwie powiedział, ja uważam, że możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że ten wskaźnik dzietności będzie wyższy. Więc chciałbym zatrzymać się na kwestii relacji, bo w ostatnich latach, z uwagi na gorącą dyskusję, wręcz spór dotyczący przerywania ciąż, niektóre środowiska forsują tezę, że to jest sprawa kobiet. Czy będzie miało dziecko, czy je usunie? Czy to jest domena właśnie kobiet i ona przede wszystkim podejmuje decyzje? I uważam, że takie myślenie jest krzywdzące właśnie dla samych kobiet, bo one wtedy sankcjonują myślenie, że mężczyzna jest zwolniony z odpowiedzialności. I niektórym mężczyznom być może jest to na rękę. Ale odpowiedzialnym mężczyznom, patrzącym jednak ambitnie w przyszłość, nie no powinno być takie myślenie na rękę. Z badań jednoznacznie wynika i to trzeba się opierać na faktach. Kobiety, które są y, wspierane w momencie, kiedy dowiadują się o zajściu w ciąży przez mężczyzn, y, o wiele rzadziej decydują się na y, aborcję niż te, które są pozbawione takiego. Wsparcia. No i właśnie Więc o tym mówię, że to postawa jest nasza, mężczyzny jest, to jest bardzo ważna. Oczywiście, to jest nasza rola i to jest prodomosuła yy, nasza rola mężczyzn, żeby no, do takiej sytuacji dramatycznej nie dopuścić. To jest zawsze sytuacja dramatyczna. Ja mogę powiedzieć, bo nie, nie wstydzę się tego, że jestem katolikiem, nie wstydzę się Jezusa, że dla mnie generalnie to jest sytuacja ekstremalna. Czyli sytuacja, w której rzeczywiście yy, nienarodzone dziecko po prostu jest mordowane. Tak? Natomiast. Jeżeli spoglądamy na to z jakiejś perspektywy takiej, powiedzmy bardziej, bardziej y, 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 naukowo-badawczej, no to rzeczywiście mówimy w kategoriach takich, że jeżeli kobieta ma wsparcie mężczyzny, ale też trochę wsparcia systemowego, tak, czyli że właśnie nie zostaje z tym zupełnie sama. No to jest większa szansa na to, żeby to dziecko się urodziło. I tutaj jest też jeszcze ważny element, bo też warto odpowiedzieć na taki stereotyp, że ta kwestia związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, czyli kwestia tego zdjęcia jednego z tych elementów Przesłanek. Powodujących przesłanek, że, że można wykonać aborcji, że to ona determinuje też niską dzietność. To właśnie ten Instytut Badania, Instytut Pokolenia robił badania związane z bezdzietnością, to też starał się odpowiedzieć na to pytanie i to nie było jakimś dużym przedmiotem determinowania tego, że nie, że nie decydujemy się na dziecko, bo czasami jest taka narracja, że. Ponieważ ja się boję o swoje zdrowie ewentualnie jak zajdę w ciążę, to w związku z tym, no, że nie będę mogła usunąć dziecka, które jest tam trwale w cudzysłowie uszkodzone, no to wtedy generalnie się nie decyduje na to potomstwo i że to jest taki faktor, który nam decyduje o w tej chwili niskiej wskaźniku dziedności. Z tych badań wynika, że tak nie jest natomiast też trzeba szanować te odczucia, które mają kobiety jeżeli chodzi w ogóle o tę debatę i tę dyskusję tak? to znaczy generalnie być bardzo wrażliwym to jest ta druga strona medalu, być bardzo wrażliwym to o co one myślą, co one mówią i jaką mają wrażliwość no bo rzeczywiście może się okazać, że jeżeli ta debata będzie szła w jakąś, którąś ekstremalność ze stron no to może to z perspektywy właśnie czy dzietności, czy polityki społecznej w jakiś sposób no, prowadzić nas na manowce. No tak, no to jest właśnie to, o czym mówimy, ta bardzo ważna rola mężczyzny, aby jednak no, zapewnić kobiecie taki wewnętrzny spokój, że co by się nie działo, w jakiej sytuacji byśmy się nie znaleźli, damy radę, zrobię wszystko, stanę na wysokości wtedy. zadania. I jeżeli kobieta ma takie przekonania, bo wręcz pewność, no to jest spokojniejsza po prostu, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o te trudy, ciąży, bo no ja akurat pięciorga dzieci nie mam, ale mam syna i nawet jedno dziecko to już jest jakieś wyzwanie. I jeżeli rodzice są wtedy razem i wspierają się, no to jest po prostu łatwiej, to jest oczywista oczywistość. Można to też powiedzieć, jest bardzo klasykiem. ciekawe. To też jest bardzo co ciekawe, i to wracając do tego właśnie punktu czwartego: relacje, że z badań wynika, że tam, gdzie kobiety czują się, że mają większe wsparcie mężczyzn, jeżeli chodzi o opiekę nad dzieckiem, o dzielenie się obowiązkami domowymi, tam są bardziej skłonne do tego, żeby posiadać potomstwo. Więc, drodzy panowie, tutaj apel do wszystkich panów: wspierajcie swoje kobiety, swoje partnerki, swoje żony w momencie, w którym w którym one zachodzą w ciąży, to o czym pan redaktor mówi, ale też później kiedy wychowujecie wspólnie dzieci, bo to jeżeli macie taką ambicję, żeby mieć nieco większą gromadkę, to będzie też zachęcać te wasze, wasze żony, wasze partnerki, kobiety, do tego, żeby te dzieci mieć. To rzeczywiście wychodzi w badaniach. I pytanie, czy ten model się zmienia, bo no, kiedyś utarł się taki bardzo nieładny, niefajny schemat, że tak, kobieta. Dom, dziecko, tak, sprzątanie. Mężczyzna, pieniądze, praca i tam jeżeli dziecko, to w to weekend tam może znajdzie mężczyzna czas. To się zmienia, bo sam to dostrzegam, wielu yy, młodych mężczyzn, nie wiem, gotuje, sprząta, niektórzy oczywiście wciąż to jakoś wyszydzają, ale moim zdaniem to, 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 to źle, bo no, żyjemy, przynajmniej ja bym chciał, żebyśmy w małżeństwach, w związkach partnerskich, no jeżeli jednak na jakichś takich właśnie partnerskich zasadach, absolutna, szan, absolutna szan, szanować po, jakiś podział obowiązków i tak dalej, to jest jakby oczywiste, ale niektórzy dalej żyją w poprzedniej epoce i młodzi ludzie nawet niektórzy. To się mocno zmienia, bardzo mocno. Tu też statystyki, jak w, akurat ja akurat w 2006-2007 rokiem, rokiem był jednym z zespołów programu polityki rodzinnej dla pierwszego rządu PiS i tam zaproponowaliśmy urlop ojcowski, czyli coś, co jest wyłącznie dla ojca, dwa tygodnie w tej chwili on, on funkcjonuje w, w obrocie i jak wdrożony został ten urlop ojcowski, to korzystało z niego kilka procent ojców. W tej chwili pan redaktor zgadnie, ile ojców korzysta z urlopu ojcowskiego? No, myślę, że znacznie więcej. Ja skorzystałem. Prawie. No dokładnie, prawie i nie było z tym problemu. Prawie 70%. Podobnie jest na przykład z tym urlopem, który 2.23 został wdrożony, ten dyrektywa unijna. która mówi o tym, że jest takie trzy miesiące specjalne dla. co do zasady dla ojca urlopu rodzicielskiego po, po tych 12 miesiącach, kiedy. kiedy Jestem wspólny urlop macierzyński i rodzicielski i ona też powoduje, że. Przed tym wdrożeniem tej dyrektywy 1% ojców korzystał z tego prawa do urlopu rodzicielskiego, po wdrożeniu już 7%. Ktoś może powiedzieć, że oczywiście zależy jak. no, Z jednej powie, że 7 razy więcej, drugi powie, no to zaledwie 7%, ale to widać też z, tak z tymi urlopami ojcowskimi, że to wymaga pewnej zmiany mentalnościowej, czasu, edukacji. Absolutnie jestem zdania, że Y, y, oczywiście y, mężczyźni powinni jak najbardziej wspierać y, we wszystkim y, y, kobiety. Że rzeczywiście powinniśmy żyć w takim równościowym modelu. To nie jest tak, że nawet w języku mamy gdzieś zakodowane, tak? że mężczyzna pomaga kobiecie w sprzątaniu. Nawet moja żona czasami używa takiego sformułowania no w rozmowie z przyjaciółkami. Mówi, nie, no, ja mam trochę, no, mamy łatwiej, bo mi mąż pomaga. Tak, właśnie. Ja tak patrzę, że no, okay, no, tak staram się pomagać. <grym> no właśnie, to jest właśnie dokładnie ten stereotyp, i nawet językowy. No bo dlaczego to przypisane mają być role do kobiety. Ja jestem nie, tylko od pomocy. Sprzątania czy robienia zakupów. Nie, nie widzę takiego powodu. Natomiast też ważna rzecz, bo żebyśmy też pamiętali o tym, że no jest taki skrajny skrajne środowisko feministek, skrajnych feministyk, które mówią właśnie, że my jesteśmy w ogóle tak sami. Że nie ma różnic między kobietami a mężczyznami. To też nie jest droga nigdzie. Znaczy my jesteśmy no, Ale skoro inni. jest płeć społeczna, jak niektórzy przekonują, to są też role społeczne. Ale... No, już zostawmy, może, całą tę debatę o tych, bo pogubimy się w tych tak. niebinarnych, binarnych i tak dalej. W każdym razie chodzi mi o to, że. Jeżeli mówimy o tym, że oczywiście mężczyźni powinni jak najbardziej do garów, w cudzysłowie, to mężczyźni z druga do garów, strona to nas postulat, kons postulat konserwatystów, mężczyźni to, do garów. Tak, to druga strona, ale to ze względu też na ten, mówię, o, o, to, o takich obiektywnych yy, wskaźnikach, też związanych właśnie z dzietnością na przykład. A żona jaka szczęśliwa by była wtedy? No oczywiście. A druga strona medalu, no żebyśmy nie popadali w taką skrajność, że nie wiem, jak kobieta. Pracuje w domu z dzieckiem i ona decyduje się na to, żeby zostać z nim przez 12 miesięcy, to jest bardzo źle. To jest w ogóle absolutnie źle. To, bo to trzeba właśnie, mówię o tej modzie na rodzinie, w tej zmianie kulturowej, powiedzieć sobie, że to nie jest nic złego. To jest nawet bardzo ważna. Bardzo wartościowa praca na rzecz Wspólnoty, na rzecz ojczyzny, na rzecz Polski, no bo ona, będąc z tym dzieckiem, uczy go tych najważniejszych rzeczy, które to dziecko tych umiejętności psychicznych, społecznych, które no rzeczywiście od tej mamy ona się uczy. Więc szanujmy wolność wyboru, wolność wyboru rodzin, wolność wyboru kobiet. Ale nie idźmy w stronę tego, że no na przykład właśnie tylko i wyłącznie nie wiem, kariera zawodowa i praca to są elementy, którym kobieta jest wartościowa, jak, jak osiągnie tutaj a, a nie oszałamiający sukces. Zresztą umówmy się też, no, że te przerwy w rodzicielstwie, ja też zawsze zachęcam pracodawców do tego, żeby na to w ten sposób spoglądali, one uczą niesamowicie dużo kwalifikacji umiejętności, które są później na rynku pracy potrzebne, znaczy bycie z, nawet z jednym, ale już z gromadką dzieci. I praca ta w domu, no to są umiejętności dla pracodawcy później w wykorzystaniu przez taką kobietę bezcenne. Tak? To jest umiejętność zarządzania czasem, zarządzania konfliktami, rozwiązywania tych konfliktów, wielozadaniowość, gaszenie pożarów, negocjacje. Naprawdę to jest świetne doświadczenie, które później można wnieść też na rynek pracy. Parę elementów już omówiliśmy. Także powiedzmy, nasz taki polski system wspierania macierzyństwa, ale chciałbyśmy, żeby, żebyśmy to poszerzyli, bo. Moja małżonka pracuje dla brytyjskiej firmy i często chwali właśnie, że w Polsce mamy te długie urlopy macierzyńskie, także wychowawczy. Moja żona korzystała z bezpłatnych leków w ciąży, tak? to też jest duże wsparcie. No i te świadczenia, które też ostatnio też wzrosły i na pierwsze dziecko i na drugie jeszcze rodzinny kapitał opiekuńczy, te, tych polityk społecznych jest więcej, to się rozwija. Jakość niestety no bardzo to się nie przekłada na, na, na decyzję o, 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 o założeniu rodziny, o, o, o potomstwie. No, ale jednak w wielu krajach aż tak ten system nie jest rozbudowany. W Wielkiej Brytanii tak to nie wygląda, w ogóle jest zupełnie inny, inny system. U Wielka Brytania też jest. Już poza Unią Europejską, nie wszystkie rozwiązania też unijne, no żadne obecnie unijne nie, nie obowiązują w Wielkiej Brytanii. No ale tam z kolei nadganiają, o czym pan już na wstępie wspomniał, migracją. Tak? No tam jest taki, taki właśnie paradoks, że Polki wyjeżdżają tam i rodzą. Tutaj w Polsce niekoniecznie. Mimo, że jakby spojrzeć na sam system, no to wydaje się, że Polski jest lepszy. No to jest też kwestia takiej ogólnej zamożności i też rynku pracy. To znaczy. W... Jeżeli porównujemy ten, 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 ten czas nieco, nieco wcześniej w czasie, tak, no my mieliśmy jednak cały czas bardzo duży problem z bezrobociem, te zarobki, no one w tam ostatnim dekadzie rzeczywiście nadganiają mocno. Wprowadzono też stawkę godzinową, gdzie te proste prace są mocno docenione. W związku z tym, no to są bardzo, to są jednak długie procesy. To są jednak długie procesy i nie można oczekiwać, że no ta poprawa, nawet jeżeli chodzi o teraz o, o Polskę, będzie powodować to, że bardzo szybko nam te wskaźniki dzietności wzrosną, no bo też z drugiej strony działają te siły, o których mówiliśmy: zmiany kulturowe, indywidualizmu, tego workizmu, kwestie przejścia demograficznego i jeszcze w dodatku tej niepewności związanej z wojną i covid Natomiast na pewno jest tak, że Wielka Brytania no jest krajem po prostu zamożniejszym i, ale jeżeli spoglądamy tak na mapę generalnie wskaźników dzietności w Europie no to takim wyróżniającym się krajem jest Francja, która prowadzi politykę rodzinną już od 100 lat to są między innymi doświadczenia Francji związane właśnie z rywalizacją z Niemcami jeszcze z XIX wieku i jak spoglądamy na no tak historycznie na to, no to widać, że rzeczywiście polityka rodzinna we Francji przynosi efekty, bo tamten wskaźnik dzietności rzeczywiście utrzymuje się, jest wyjątkowo wysoki, to jest 1,7, 1,8. Ale 8. to jest migracja, prawda? E, ale właśnie ten wskaźnik dzietności, nie, bo wskaźnik dzietności Taka poza migracją... można powiedzieć od lat. W ale wskaźnik dzietności już nie mówi nam o migracji, tylko ile kobieta rzeczywiście urodzi dzieci i ten wskaźnik dzietności nie jest determinowany, bo ktoś może właśnie powiedzieć, i, ale bo to dlatego, że oni mają dużo imigrantów z krajów Magrebu, y, y, tam są tradycje, tradycje właśnie tej wyższej dzietności. Nie, to jest... Y, Pamiętam taki raport, który mówił o tym, że mniej więcej za 10% tego wskaźnika dzietności odpowiada wysoka mhm. dzietność. właśnie w tej Czyli generalnie tej... można być rdzenne francuski. Tak jest. Tak jest. System jest bardzo tam właśnie nastawiony na to, że jeżeli posiadasz trochę więcej dzieci niż dwoje, że trochę więcej, od trojga więcej, to bardzo, cię bardzo, bardzo mocno cię preferuje taki system. Mhm. Więc te liczne rodziny we Francji rzeczywiście się widuje, rzeczywiście są. I yy, ja to mówię w takim kontekście, żebyśmy my generalnie nie, nie myśleli sobie takimi kategoriami, a to po co nam już ta cała polityka rodzinna? W ogóle bez sensu jest w ogóle robić jakąkolwiek politykę rodzinną, bez sensu jest wydawać te pieniądze, tworzyć te programy, no bo przecież, tak jak pan redaktor był wspomniał, są kraje, które praktycznie nie prowadzą żadnej albo prowadzą ograniczoną i, i mają taki sam wskaźnik dzietności albo nawet lepszy niż, niż u nas. Ja jestem akurat tutaj, stoję na innym stanowisku, takim bardziej jestem deterministą i uważam, że jednak. Ta polityka rodzinna jest ważnym elementem tego, żeby długoterminowo pracować, odpowiadając oczywiście i badając te wszystkie naszych pięć tych elementów, który determinuje co, ale żeby rzeczywiście państwo je identyfikowało i odpowiadało w odpowiedni sposób na te, na te elementy, które nam. Zmniejszają ten wskaźnik dzietności. Chciałbym, żebyśmy płynnie przeszli do recepty. Już tak trochę o tym powiedzieliśmy: tutaj rola mężczyzn jest duża, no i jeżeli my będziemy zaangażowani, odpowiedzialni, to, to też w rodzinie wszystko będzie lepiej poukładane, kobieta spokojniejsza. To jest jakiś element tej recepty na przyszłość, no ale na pewno nie, nie jedyna. Okay. Ja wracam w tym momencie do początku naszej rozmowy i mówię o zarówno liczebności naszej populacji, czy też naszej wspólnoty, ładnie brzmi, jak i o strukturze tego, czyli no żebyśmy się po prostu nie zestarzeli i nie mieli z tym problemu. I z perspektywy recepty spoglądam na to całościowo, czyli mówię o tym, że warto myśleć takimi kategoriami, żebyśmy jednak te 40 milionów dobili. Marzyłbym o tym, żeby było na przykład, nie wiem, agenda 2050-50 milionów Polaków. Życie ktoś tam się od razu zaśmieje i powie, że to w ogóle nierealne, ale dlaczego miałoby nie być nas 50 milionów, bardzo bym sobie tego życzył. I dlatego o tej recepcie, jak mówimy, to chciałbym, żebyśmy mówili o trzech rzeczach, o trzech rzeczach. Jedna, której dzisiaj bardzo długo rozmawiamy, no to jest właśnie wskaźnik dzietności. Czyli generalnie to jest bardzo ważny element. To jest bardzo ważny element, bo ta, te podniesienie tego wskaźnika dzietności nawet do 1,6, do 1,5, do 1,7, no to już oznacza no zmniejszenie tego, tego, tego napięcia związanego właśnie z mniejszą populacją i ze zmianą struktury tej populacji, jeżeli chodzi o starzenie się ludności. Drugi element bardzo ważny, i to jest super ważny element, ja, to jest coś, co ja nazywam repatriacją 2.0. Czyli e, Wielkim programem, który uważam, powinniśmy uruchomić w formie ściągania do Polski wszystkich osób, które mają bądź są Polakami, bądź mają polskie korzenie. Wspomniał Pan o Wielkiej Brytanii. 2004-2005 rok z Polski wyjeżdża około milion y, głównie młodych ludzi. Y, to jest nasz gigantyczny zasób. To jest nasz gigantyczny zasób, te osoby są myślę, że, ta, że, że Polska się na tyle zmienia i jest na tyle dobrym miejscem do życia, że wielu z nich no, sami decydują się na powrót, ale można by było w jakiś sposób jeszcze dodatkowo ich zachęcać. I ta druga noga tej repatriacji 2.0 to są wszystkie osoby, które są szeroko rozumiane z korzeniami polskimi. My znowu też w Instytucie Pokolenia Dlatego wspominam też o tym instytucie, bo niech pan zobaczy ile tych raportów się pojawiło. Nie wiadomo dlaczego rząd uznał, że w tej no, sytuacji demograficznej... jest decyzji rządu, które trudno zrozumieć, no ale... Ale, to... ale naprawdę to jest dla mnie, naprawdę wręcz z perspektywy takiej intelektualnej fascynujące, dlaczego decyduje się rząd na zamknięcie takiego zacnego instytutu. Ale też tam kierownictwo instytutu, my jako Rada też wspólnie Prosiliśmy o takie badanie związane z tym, żeby próbować oszacować tę liczbę tych polonusów szeroko rozumianych. No, i tam wychodzi, że to może być nawet liczba 20 milionów osób, od Stanów Zjednoczonych, Brazylii po. E, e, oczywiście, wschód. Wystarczy 10%, i mamy te 40 milionów. <laughs> Dokładnie. Oczywiście to jest trudny proces, ale rzeczywiście ta, ta repatriacja, już nie rozumiana jako tak klasycznie, bo pewnie jak pan słyszy repatriacja, to pan od razu myśli o Kazachstanie, tak, tak. O, o, o Dalekim Wschodzie, czy też tym Środkowym Wschodzie, o ściągnięciu tych osób, które są naszymi potomkami. Nie, nie, nie. To mówimy o tej repatriacji, właśnie rozumianej, żeby nawet nie wiem, osoby, które Cało mają wciąż. polskie korzenie z Brazylii. Dlaczego mielibyśmy ich nie ściągać? Czyli to jest taki drugi element tego, żeby rzeczywiście nas było tutaj nawet więcej, a nie tylko, żebyśmy walczyli z tym, żeby nie było nas coraz mniej. I trzeci element to jest mądra polityka imigracyjna. Coś, czego wciąż jednak w Polsce. Jako zdefiniowanego dokumentu, jako zdefiniowanej strategii, jako zdefiniowanego planu działania brakuje. Ja wspomniałem o tym na początku, bo to jest rzeczywiście fascynująca historia, że Polska po 200 latach de facto bycia dostarczycielem tego, co najcenniejsze, czyli ludzi na zewnątrz, no mamy... Wielką emigrację, później mamy emigrację przełomu XIX i XX wieku, gdzie ludzie pojechali właśnie do tej Brazylii czy do Stanów Zjednoczonych, później emigracje no, związane z wojną, później emigracja stanu wojennego, też duża emigracja i wreszcie emigracje akcesyjną, cały czas dostarczaliśmy to, co najcenniejsze innym narodom, czyli ludzi i nagle okazuje się, że od roku 2014, czyli mniej więcej 10 lat, może trochę z okładem, my staliśmy się krajem imigracji. To znaczy o wiele więcej ludzi do nas przyjeżdża, staliśmy się atrakcyjnym krajem. To jest dla nas po prostu no, laurka wręcz. Tak? Staliśmy się atrakcyjnym krajem, dlatego że przyjeżdża do nas coraz więcej ludzi. Niektórzy to krytykują. A to jest moim zdaniem, myślę, że stereotypowe bardzo i niemądre myślenie, dlatego że jeżeli przeanalizujemy to, tą naszą imigrację, no to mówimy de facto o najbliższych nam kulturowo i sąsiedzko osobach, czyli osobach z Ukrainy i osobach z Białorusi. Oni stanowią 95% w tym momencie imigrantów, fantastycznie się z nami integrują. Mają wyjątkowo wysokie wskaźniki zatrudnienia. Ta przedwojenna imigracja, na przykład ukraińska, badania Narodowego Banku Polskiego 94% wskaźnik zatrudnienia, czyli prawie wszyscy pracują. Imigracja z powojenna, znaczy, czyli wojenna, przepraszam, ta uchodźcza oczywiście to. Mamy po, tutaj mamy pół na pół praktycznie kobiety i dzieci, więc też to tru, tak, żeby nie oceniać tego typu, tylko z tak, strony takiej ekonomicznej, bo to też jest bardzo wrażliwy temat. Ale nawet spośród tych kobiet 65% wskaźnik zatrudnienia 65% wskaźnik zatrudnienia tych kobiet jeden z najwyższych w ogóle w Unii Europejskiej, jeżeli spoglądamy na uchodźców, którzy przyjechali. Nie, nie jest to y, y, informacja powszechnie znana, ale prawie 7% osób, które są ubezpieczone w ZUS-ie, y, w tej chwili to są cudzoziemcy, z czego 75% to są właśnie Ukraińcy, kolejne kilka procent Białorusini, których mamy też 150-200 tysięcy. W związku z tym, my naprawdę mamy fantastyczne doświadczenia z tymi ludźmi. Oczywiście tu nie można powiedzieć sobie, że to jest, no tylko będzie kolorowo i tylko tu jest super, tak, bo trzeba uważać, znaczy trzeba patrzeć na to właśnie, czy oni się z nami integrują, trzeba patrzeć na to, czy się nie, nie, nie tworzył jakiś diaspor, no, ale naprawdę, no, nie mamy problemu z, z, nie wiem, z przestępczością tych osób, z tym, że oni tworzą jakieś getta. W związku z tym tutaj w tej polityce imigracyjnej te doświadczenia są naprawdę ważne, natomiast raz jeszcze wracając, My, jako Polska, no nie mamy tutaj takiego, powiedzmy, strategii dotyczącej imigracji. Tak? Znaczy, to się nam udało, trochę pomimo tej strategii, ale takiej strategii nie ma i moim zdaniem, taką strategię trzeba opracować, wypracować. Jak? No generalnie najlepiej to jest brać doświadczenia innych krajów, przejrzeć to, co oni zrobili i jak oni to robią. dobre doświadczenia, no bo są kraje, w których imigranci rzeczywiście są, ale takiego ale wskaźnika zatrudnienia nie ma. Ale oczywiście, znaczy, to z jednej i z drugiej strony, no generalnie nie bójmy się takiego sformułowania, że ta polityka multikulti Czyli właśnie takiego sprowadzania osób, które są daleko kulturowo, no ona jest generalnie, no, nawet można użyć słowa, zbankrutowała. Czyli tak? sprowadzania i już, i dalej to właściwie zajmijcie się sobą. Albo nawet sprowadzania, generalnie po prostu w cudzysłowie wszystkich, jak leci. Nie. Znaczy doświadczenia nasze, doświadczenia też Europy Zachodniej mówią, że jeżeli sprowadzamy ludzi, czy też pozwalamy przyjechać ludziom, którzy są nam bardziej bliscy kulturowo, którzy się z nami integrują, którzy no nie mają problemu też właśnie z językiem, z rozumieniem naszej kultury, są podobnej wiary, podobnych wartości, no to po prostu taka imigracja jest w cudzysłowie dla nas z perspektywy naszego interesu narodowego lepsza najzwyczajniej w świecie. W związku z tym te doświadczenia innych krajów, no to co robi, nie wiem, Kanada, to co robi Australia, to co robią Stany Zjednoczone, one po prostu tworzą bardzo twardą wręcz brutalną politykę ściągania ludzi, gdzie są po prostu systemy punktowe. I ludzie, którzy chcą tam przyjechać, muszą wypełnić określone kryteria: wykształcenia, niekaralności, wieku, doświadczenia zawodowego. Nie ma powodu, dla którego Polska nie miałaby pójść tym tropem, jeżeli stała się takim atrakcyjnym dla imigrantów krajem, i ta w cudzysłowie, powiedzmy, masowa imigracja powinna na tym polegać, że właśnie to są ludzie, którzy są z bliskich nam kulturowo krajów. Jeżeli chodzi o uzupełnianie luk na rynku pracy wysokimi specjalistami, no, to możemy tutaj myśleć też o dalszych kierunkach, tak? Czyli, na przykład, nie o lekarzach, informatykach, pielęgniarkach. No, to można wyobrazić sobie, że to są osoby nie wiem, z dalszych kierunków, typu nie, Indie, nie, Filipiny czy Bangladesz. No tak, ale żeby państwo mogło być aktywne, a powinno, to muszą być podstawy prawne, których, jak słyszę, nie mamy. Podstawy prawne w jakiś sposób są, dlatego że no, to jest sformułowane w, w, w prawie, jak dostać pobyt w Polsce, jak dostać wizę w konsulacie czy ambasadzie za granicą. Natomiast nie ma pewnej strategii, to znaczy strategii polegającej na tym, dobra, to my chcemy, żeby do nas przyjeżdżało rocznie x osób, tak jak na przykład robi Kanada. Spośród tego x osób za dwa lata, na przykład, chcemy, żeby ileś tam osób zostało i nadamy im prawo pobytu albo prawo długoterminowego pobytu u nas, przyglądając się, jak oni sobie radzą, albo na przykład, żebyśmy ściągnęli rocznie do Polski, nie wiem. Ileś dziesiątek tysięcy studentów na nasze uczelnie. To też nie jest taka powszechna wiedza, że prawie 100 tysięcy osób, które studiują w Polsce, z miliona 200 tysięcy wszystkich studentów to są już cudzoziemcy. Na tym też zarabia nasz, nasz sektor ten edukacyjny. Ale i wtedy mówimy sobie, OK, realizujemy tą strategię, patrzymy, co się dzieje. Mamy do tego specjalne też narzędzia, instytucje, możemy ją korygować. I ewaluujemy tą strategię w miarę upływu czasu. Więc tego, tego nam brakuje. Tego nam brakuje. W tej chwili wiceminister spraw wewnętrznych administracji, mądry człowiek, profesor Maciej Duszczyk, ma się zajmować tym dokumentem i wdrażaniem takiego właśnie takiej polityki imigracyjnej. Ja oczywiście życzę mu powodzenia, bo on jest. De facto wywodzi się ze świata akademickiego, też z zacnego bardzo ośrodka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast generalnie życzyłbym sobie, żeby rzeczywiście Polska tak dojrzale do tego, do tego podeszła. Czyli reasumując raz jeszcze, wskaźnik dzietności, no tu przeszliśmy przez te pięć czynników i trzeba rzeczywiście to bardzo wyraźnie sprawdzić, przebadać, zobaczyć co, ewaluować na bieżąco, bo to nigdy nie jest tak, że to jest jeden cudowny element. Repatriacja 2.0, czyli ściąganie do Polski, zarówno Polaków, jak i osób z polskimi korzeniami, tu można też wykorzystać kartę Polaka. I trzecia, mądra polityka imigracyjna, to są te elementy, które wydaje mi się, że być może to nie jest recepta na to, żeby nas było 50 milionów w tym 2050 roku, ale recepta na to, żebyśmy no rzeczywiście, mieli szansę, mieli szansę na to, żeby nie, nie wymierać. A może zmobilizuje nas jako społeczeństwo e, rozmowa na temat skutków demografii. Co, e, jaka przyszłość przed nami, jeżeli te recepty, o których rozmawiamy, nie zostaną wdrożone, jeżeli dalej ten współczynnik będzie e, dzietności, będzie malał i będzie trend negatywny się pogłębiał? Jakie będą skutki? Wiadomo, że będzie dla nas mniej, to oczywista oczywistość, ale skutki społeczne, gospodarcze jakie będą. No, tutaj są skutki na, na, wielu, na wielu płaszczyznach. No jeden już dotknęliśmy, kwestia na przykład bezpieczeństwa, tak? czyli no takiego pod, podstawowej naszej potrzeby, po, poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli będzie nas mniej, no to w naturalny sposób będziemy mieć mniejszą możliwość mobilizacji, yy, yy, zarówno tej zawodowej armii, jak i tych yy, yy, powiedzmy. Wokół, wokół armii, tych jednostek, czy to wotu, czy jakiejś aktywnej służby, czy też rezerwowej służby wojskowej, i też mniejszą możliwość mobilizacji na wypadek wojny. To, z czym się teraz. Boryka, już, też Ukraina. Już nawet właśnie w tym kontekście czytałem, że to jest też wielkie wyzwanie dla, dla bezpieczeństwa, że teraz no, musimy skupić się na tym, żeby każda jednostka wojskowa miała bardzo dużo dronów, no bo jak są drony, to, to są to bezzałogowcy, nie, nie są to... Nie, człowiek jest jakby możliwy, jest tak, żeby jedna osoba obsługiwała kilka takich maszyn, jakoś zaprogramować i te drony byłyby uzupełnieniem ludzi, których być może będzie brakowało w polskiej armii. No, to jest oczywiście też dobra droga, dlatego, że no, każdy człowiek, który idzie na wojnę, to jest na, 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 na wagę złota, i, i, i jeżeli można używać jakiejś techniki czy mechanicznych elementów, zresztą nasze WB Electronics produkuje doskonałą, właśnie e, e, artylerię czy też te pociski e, kamikadze, To im więcej tego, tym lepiej. Natomiast co do zasady, no nieprzypadkowa jest ta dyskusja na całym świecie związana z liczebnością armii, bo ta liczebność armii też decyduje o te o możliwościach odstraszania, odstraszania przeciwnika. I to jest po prostu taki element bezpieczeństwa, fundament, fundament, na którym de facto opiera się cała reszta, no bo cały nasz rozwój opiera się na tym, żeby być. Bezpiecznymi, tak? Na, na, na przykład ściąganie i tu już przechodzimy do drugiego elementu, czyli właśnie ekonomia. Ściąganie inwestycji zagranicznych. Jeżeli będzie poczucie takie, że no my możemy być w jakiś sposób zaatakowani, no to tych inwestycji zagranicznych będzie mniej. Ludzie też będą z Polski myśleć kategoriami, czy wyjechać, czy nie wyjechać. Dzieci się nie będą rodzić, bo będzie poczucie zagrożenia, będzie poczucie ryzyka tego, no, czy mam na świat Powoływać człowieka, jeżeli nie wiadomo, jaka czeka go przyszłość. Jeżeli chodzi też o strukturę ludności, jeżeli będziemy mieć strukturę ludności z dużą liczbą osób starszych, bądź też bardzo starych, czy, czy bardzo starszych, może nie, nie, nie nikogo żeby tutaj nie urazić, no to wiadomo, że po pierwsze trzeba transferować na rzecz tych osób spore pieniądze, żeby je utrzymać, to jest naturalne. No one wcześniej oczywiście sobie na to zapracowały, ale no te młode pokolenie, to młode pokolenie musi na to łożyć i zresztą będzie wyżej opodatkowane. Jak będzie wyżej opodatkowane, to być może będzie poszukiwać dla siebie innych szans, gdzie indziej, czyli znowu będzie wyjeżdżać, a może też nie będzie miało wystarczającej... Wystarczającego zasobu finansowego, żeby z kolei rodzić własne dzieci, no bo będą bardzo wysokie podatki. Jeżeli mówimy o tym, że społeczeństwo jest strukturalnie starsze, no to też w takim młodszym społeczeństwie czy młodym społeczeństwie, to też badania dowodzą, pojawia się więcej kreatywności, więcej innowacyjnych, innowacyjnych pomysłów, więcej. Technologii, więcej firm się tworzy. W związku z tym no to jest cały konglomerat skutków, które czekają nas w sytuacji, w której no będziemy tutaj godzić się z tym, że po pierwsze jest nas coraz mniej, bo to są dwa równoległe zjawiska. Po pierwsze, że kurczymy się jako wspólnota, a po drugie, że struktura tej wspólnoty, która zostaje, ona nam się przesuwa te, te piramidy, takie demograficzne, ładnie to pokazują ona nam się przesuwa, że zamiast ta piramida być taką choinką, czyli że na dole mamy bardzo dużo dzieci, a później coraz... Odwrócona choinka się robi. To się robi, robi odwrócona choinka, tak? Czyli, że mamy bardzo dużo osób już wiekowych, a mało tych dzieci i młodzieży i osób w wieku produkcyjnym, no tak, używać takich, takich dość brzydkich sformułowań, ja i pan jesteśmy w wieku produkcyjnym, ktoś jest poprodukcyjnym, a ktoś jest przedprodukcyjnym e, i... E, ja no, teraz najbardziej skupiam się na produkowaniu wartościowych treści. No właśnie, ale to właśnie pan produkuje, no właśnie, to. bo jest pan też w wieku produkcyjnym. W związku z tym generalnie no to to jest po prostu cały konglomerat od po, 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 poczucia i w ogóle generalnie możliwości mhm. prowadzenia też własnej podmiotowej polityki. Też kwestia na przykład głosowania. Głosowania w Unii Europejskiej, przegłosowywania czy też dbania o własne interesy. Proszę zwrócić uwagę, jak pan zamknie oczy i zrobi pan sobie taką intelektualną podróż po wszystkich kontynentach, to praktycznie na każdym kontynencie najwięcej znaczy ten kraj, który ma najwięcej ludzi. Stany Zjednoczone, Brazylia, Niemcy, Chiny, Indonezja, no, wyjątkiem jest może Afryka, bo Nigeria nie jest, mimo że jest najliczniejsza. Nie ma największego tam znaczenia, jeszcze jest Egipt i RPA, ale co do zasady, generalnie to ludzie są największą wartością, jaką w cudzysłowie dysponuje państwo. I naprawdę ta, my, nie, my nie jesteśmy Portugalią, my nie, nie leżymy daleko przy oceanie, jeszcze właściwie tak otuleni Hiszpanią i jesteśmy w NATO i w Unii Europejskiej. My jesteśmy między Rosją a Niemcami, w takiej burzliwej części jednak świata. I o naszym tak naprawdę przyszłości, bezpieczeństwie też decyduje demografia. Bardzo wyraźnie decyduje demografia. Ktoś może oczywiście też odpowiedzieć, a, ale po co się tam wychylać? My to możemy pójść tam do tej Unii Europejskiej i oni niech za, załatwią za nasze sprawy. A, za kto, nas. a kto będzie pracował na nasze emerytury? To, to nawet już jest ważne pytanie, oczywiście, ale ja myślę, że my, jako Polacy jesteśmy krajem po prostu ludzi ambitnych, chcemy być suwerenni, chcemy być podmiotowi, chcemy mieć własną agendę podmiotową i no rzeczywiście bez, bez tej, tej wagi też demograficznej no będzie bardzo nam trudno tutaj to osiągnąć, a kto będzie pracował na emerytury, no to pewnie trochę takie retoryczne pytanie, no bo rzeczywiście jest tak, że na emerytury najzwyczajniej w świecie pracują te osoby, które są aktywne zawodowo. No tak, a jeżeli tych aktywnych zawodowo będzie znacznie mniej niż tych, którzy na emeryturze, no to będą problemy. Dokładnie. Bo emerytury będą niskie, a może nie wszyscy będą je otrzymywać, albo będziemy po prostu płacić bardzo wysokie podatki, jeszcze wyższe niż, niż obecnie. Jak sobie myślę całościowo o naszej rozmowie, czego nie poruszyliśmy i tak sobie myślę, że nie powiedzieliśmy o pewnym problemie społecznym, który może mieć, moim zdaniem ma wpływ na, na dzietność i na to, czy rodziny decydują się na potomstwo, uzależnienia. W Polsce mamy poważny z tym problem. Tak, w ogóle generalnie to jest rzeczywiście tak, że, no bo staraliśmy się trochę przejść przez tych pięć czynników związanych z, z kwestiami tej, tej dzietności i to rzeczywiście, no nie wszystkim z definicji poruszyliśmy. Właśnie między innymi kwestie uzależnień, ale i też zdrowia właśnie prokreacyjnego, i też kwestii związanych na przykład z taką w cudzysłowie posttraumą lat 90., posttraumą związaną z. Transformacją, która, której byliśmy, której byliśmy yy, część świadkami, a, a część, których dotykają te, te, te skutki. I rzeczywiście, no, zarówno te uzależnienia, jak i właśnie taka właśnie trochę posttrauma yy, to też może być element. Yy, to też może być element yy, tego niskiego wskaźnika dzietności. Sporo ludzi mówi o tym, że no właśnie ci, te osoby, które są dotknięte taką, jako, jako młodzi ludzie, taką traumą związaną z tym, jak byli wychowywani, czy jak ich rodzice się zachowywali, jest, jest rzeczywiście spory element ludzi, którzy podnoszą to właśnie, że między innymi właśnie uzależnienia, już nawet nie uzależnienia osób dziś, które są w... w, w w tym wieku rozrodczym, ale to jakie mają doświadczenia z własnych domów, czyli to taka trauma związana z tym, jak widzieli właśnie czy to swoich rodziców, no przede wszystkim rodziców tak uzależnionych to też może powodować właśnie taki niski wskaźnik, może też wpływać na niski wskaźnik dzietności, dlatego, że takie osoby teraz są mieć bardzo poukładane życie, a dziecko, które się pojawia, no jest oczywiście tutaj bardzo takim elementem zakłócającym ten spokój i w związku z tym to też może być element, element tutaj tej, też wpływający na niższy wskaźnik dzietności. No i też ten, wspomniałem o tej Post, tra post traumie post yy, transformacyjnej bo pokolenie dzisiejszych 30 latków czyli tak właśnie urodzonych tych osób powiedzmy w latach 90 czyli moje pokolenie tak, no to widziało swoich rodziców, którzy po prostu się zachorowywali na śmierć, tak? Czyli, bo to był taki czas, kiedy było rzeczywiście bardzo trudno i demon bezrobocia cały czas wysoki, transformacja, niepewność, konieczność po prostu pracy od świtu do nocy. I te osoby też mówią sobie, no, y, y, i też często są przez tych swoich rodziców przekonywani, słuchaj nie, 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 to ty najpierw kariera, najpierw studia, najpierw mieszkanie, a dzieci to poczekaj jeszcze, w ogóle to wychodzi też w badaniach, że na przykład właśnie największym w cudzysłowie przeciwnikiem, może nie największym, ale takim dużym przeciwnikiem posiadania potomstwa przez właśnie Właśnie obecnych osoby takie jak pan, czyli w tym wieku rozrodczym, są ich rodzice, czyli dziadkowie tych potencjalnych wnuków. To właśnie oni mówią: nie, 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 spokojnie. Na... Bo oni też mają taką, taką w sobie w cudzysłowie traumę, że. U nas nasarzy było pytanie: kiedy. No i to rzeczywiście to akurat fajnie Jak i zdrowo. Tam działacie już coś? Działacie. Fajnie i zdrowo, ale, ale rzeczywiście tak, z badań i z, z tych raportów wynika, że rzeczywiście jest też taki mhm. element zniechęcania. Ze względu na to, po pierwsze, że ci młodzi zobaczyli, że no, my nie chcemy powtórzyć te, te, tej ścieżki, a po drugie, też ci rodzice mówią, to poczekajcie. Żeby naszych widzów nie zostawiać z takimi wiem, kasandrycznymi wizjami, i negatywnymi myślami, bo to rzeczywiście problem poważny, ale jakie widzi Pan szanse, żeby ten trend odwrócić? One są spore, małe, średnie... Ja widzę, ja widzę szanse średnio spore, bo z jednej strony niepokoi mnie to, co dzieje się na całym świecie, że ten wskaźnik dzietności rzeczywiście pikuje w dół i w pewnym momencie normą, i to jest naprawdę już taka spirala, która się sama nakręca, staje się to, że nie ma dzieci. No my żyjemy jeszcze w świecie, w takim, którym, no, co do zasady pewnie większość z nas, wydaje się, że no, normą jest to, że jednak te dzieci są. Ale jak pan ma już... Kolejne, na przykład, pokolenie, gdzie tych dzieci albo nie ma, albo jest jedno, albo ale może nie być, to też nie jest żaden problem, tak? No nie wspomnieliśmy też tutaj też o takiej bardzo y, y, negatywnej y, kampanii niektórych mediów właśnie, że a po co ci to dziecko? To też są te zmiany kulturowe. Lepiej jest to psiesko. Klimatu, tak? Psiesko, jeszcze jest właśnie ta Piesek. klimat, że y, absolutnie nie miej dzieci, bo to, to dziecko to będzie ten ślad węglowy zostawiać. I będziesz żyło na pustyni. No i będzie żyło właśnie na pustyni, ale, ale rzeczywiście biorąc pod uwagę, odpowiadając na pytanie, jakim jestem, no to rzeczywiście ten, 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 ten element takiego właśnie, takiej nakręcającej się spirali, tej niskiej dzietności, on jest bardzo niebezpieczny. I to może rzeczywiście powodować, że, że możemy też wpaść w taki korkociąg, ale druga strona medalu jest taka, no, że jednak Polacy co do zasady cały czas, jeżeli mówimy, mówimy o wartościach, o tej sferze wartości, o badaniach, no to mówią bardzo wysoko. Rodzina, dzieci, chcemy mieć dzieci. Nie ma jeszcze takiej, przynajmniej w deklaracjach, takiej, takiej zmiany, że to w ogóle nas nie interesuje. Więc tu jestem akurat takim powiedzmy średnio umiarkowanym optymistą, ale ponieważ mamy ten wskaźnik rzeczywiście niski, to myślę, że. Można go podnieść. No ta akurat, akurat 500, plus, który mówił, mówi nam o tym, że a to część osób taka mówi, wielkie rozczarowanie, miało być tyle dzieci, wskaźnik dzietności i tak dalej. Niewiele osób wie. Że w 2016, jak został wprowadzony 500 plus, to w 2017 roku wskaźnik dzietności w Polsce wyniósł 1,45, podniósł się z 1,28 do 1,45 zaledwie w właśnie w dwa lata. I wynosił wtedy w 2017 roku tyle, co wstecz patrząc w 1997 roku. Czyli wyrównaliśmy no w cudzysłowie rekord z 97 po 20 latach ten wskaźnik wrócił nam na 1,45. A potem już niestety A potem już poszło. zaczął rzeczywiście maleć, ale później wpadliśmy w 2020 w ten COVID. Tak? I ja myślę cały czas i tak wierzę, chociaż no nie, nie ma tutaj badań takich jednoznacznych, ale wierzę w to, że rzeczywiście ten bardzo trudny czas covidowo-wojenny, jeżeli to się będzie gdzieś generalnie zmniejszać to napięcie, to że ten wskaźnik odbije, więc tutaj jestem y, takim ujarkowanym średnim optymistą, ale dlatego mówię świadomie o tym y, punkcie 2 i punkcie 3, czyli zarówno tej repatriacji, jak i o tej polityce imigracyjnej, y, no, żeby uświadomić y, i też zmierzyć z, z się sam y, no, z, taką, y, z takim intelektualnym wyzwaniem, że my nie. nie, my, my, my nie można powiedzieć, my nie mamy właściwie szans na to, żeby, żeby dojść do wskaźnika 2.1, czyli do zastępowalności pokoleń. Dobrze by było, gdyby ten wskaźnik wyciągnąć powyżej 1,5, powyżej 1,6, ale skoro wiemy, że, ta, że ten pierwszy element będzie tak wyglądał, no to musimy robić ten drugi i ten trzeci. Wielkie zadanie dla całego społeczeństwa, nie na rok, nie na kilka lat, ale na dekady, tak no bo to jest istotne dla no, po prostu przyszłości naszego narodu. Problem jest poważny, powodów bardzo wiele, o czym powiedzieliśmy, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie. Gościem przekanału był Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, niegdyś wiceminister rodziny, ojciec. Pięciorga dzieci to też z tego tytułu można po... tylko z tego powodu można pana <noise> nazwać ekspertem właśnie do spraw polityki społecznej. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję także naszym widzom za uwagę. Klikajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek no i wspierajcie przekanał na Patronite, ale także poprzez wpłaty bezpośrednie. Dziękuję wszystkim tym, którzy już nas wspierają.